Cześć, witam. Przede mną świetny reportaż z wydawnictwa Czarny. Reportaż, którego okładka wygląda tak, a nosi tytuł Podhale, wszystko na sprzedaż. Napisał ten reportaż Aleksander Gurgul. Podhale, a w większości Zakopane. Od razu powiem, że nigdy nie byłam w Zakopanem. Może w dzieciństwie, ale chyba raczej nie. Nigdy nawet nie byłam na Podhalu. Znam więc ten region tylko z filmów, na przykład Janosik, no i oczywiście z literatury. Z literatury, co tam, Młoda Polska, pozytywizm, a więc z literatury, która dzieje się w Zakopanem i na Podhalu. Nie znam tego regionu i tak naprawdę nie mam ochoty tam jechać po przeczytaniu tej książki, bo z niej wynika obraz Zakopanego, miejsca, w którym wszyscy ze wszystkimi się żrą, dla których najważniejsze są dudki, czyli pieniądze, aby jak najwięcej zarobić, nie zważając na przyrodę, nie zważając na zabytki, w ogóle nie zważając na nic, na przestrzeganie jakichś przepisów budowlanych czy czegokolwiek. Autor na bieżąco przygląda się właśnie Zakopanemu i Podhalu i takie tutaj mamy rozdziały. Błogosławiona samowola. Zaczyna od przypomnienia wypadku tragicznego, który miał miejsce kilka lat temu. Otóż podczas wyciąg narciarski, babcia z wnuczkiem pojechała, oderwał się jakiś tam baner, napis i oboje zginęli. Ten napis zabił kobietę i dziecko. Jak się okazuje, takich wypadków jest więcej w Zakopanem, ponieważ nikt nie panuje nad samowolą budowlaną, samowolą w ustawianiu reklam. Nikt tego nie sprawdza, nie bada, a te reklamy nie tylko szpecą krajobraz, ale właśnie doprowadzają do tragicznych wydarzeń, o których tutaj autor pisze. Autor oczywiście docieka, kto i kiedy, komu wydał zezwolenie na postawienie tej reklamy, która zabiła. Oczywiście po latach nikt nic nie wie, nikt o niczym i takie tam różne. Drugi rozdział zatytułowany jest Zakopiańska patodeweloperka i bardzo mnie zainteresowało Płomienie trawią zabytki. Co to znaczy? To znaczy, że w Zakopanem jest wiele obiektów, domów starych w stylu zakopiańskim, tym od Witkiewicza, które popadają w ruinę, a deweloperzy tylko czyhają na to, żeby one w tę ruinę całkowicie popadły albo przyspieszają, podkładając ogień. Czyli dziwne pożary dzieją się właśnie w tych miejscach, w których stoją te właśnie domy. Bo co jest cenne? Cenna jest ziemia. Na tej ziemi można bowiem postawić, no właśnie, budynki, w których będzie 7250 mieszkań na sprzedaż albo, no wiecie jak to się dzieje, a za to wszystko można dużo zarobić. Jacuś się pojawia w kadrze, bo Jacuś właśnie tu zwiedza okoliczną przyrodę. Jacuś podobny jest do rysia podhalańskiego. No i Jacuś weźmiesz ten ogon, a więc patodeweloperka jest właśnie w Zakopanem poprzez te pożary. Billboardzianka. Billboardy, tak nazywa on Zakopiankę. Podobno jak się jedzie Zakopianką do Zakopanego, to te billboardy przysłaniają wszystko. Reklamoza jest powszechna i też nie udaje się z nią walczyć. Co jeszcze? Billboardzianka. Zeklepać na górce. A tutaj jest o takiej kapliczce, tak, o takiej kapliczce, którą wybudowało prywatne małżeństwo, znaczy ludzie sobie wybudowali, oczywiście też bez zezwolenia. No i kto i dlaczego ją poświęcił, a dlaczego ona tak naprawdę nie jest święta. Co tam jeszcze mamy? Czarny śnieg, no właśnie. Czarny śnieg, czyli
czyli środowisko, smog, opłata klimatyczna, śnieg jest czarny, bo ludzie palą czym się da, przede wszystkim oponami, śmieciami i też nie można sobie z tym wszystkim poradzić. I na koniec on mówi co? Wartość rzeźna. No właśnie. Wartość rzeźna. O tych sławnych koniach. Sławnych z tego, że są męczone i wożąc turystów na morskie oko, a górale sobie z tego nic nie robią, bo no, z tego żyją. Mowa jest o tym, jak traktują inne zwierzęta, jak traktują rodziny, żony. Mówi też o tym, że to jest, staje się takim Zakopane, staje się Disneylandem. I tu bardzo mi się podoba ta okładka, czyli ten górol migający z LEDowych tych, no, zrobiony lampek i to takie LEDowe Zakopane jest. Krupówki, te stragany, na których można kupić wszystko z Chin, a nie można kupić niczego z Zakopanego. Sztuka ludowa, rękodzieło upada, no bo to, co się sprzedaje, to się sprzedaje. Pato, to znaczy poznałam Zakopane i Podhale nie tylko od tej romantycznej strony, ale przeczytałam kilka książek na temat działalności górali w czasie II wojny światowej. Ten sławny Goralenwolk, to jest taka wstydliwa karta górali Zakopanego, ale jednak ona też istnieje. I po przeczytaniu tej książki nie mam ochoty jechać na Podhale, nie mam ochoty jechać do Zakopanego, no bo nie chcę widzieć takiego miejsca tak wyglądającego. I żeby sobie zresetować, przeczytałam książkę, którą kupiłam w którymś z antykwariatów już dawno temu. Ferdynand Hoesnik, Legendowe postacie zakopiańskie. Książka wydana bardzo dawno. Ostatni tekst pochodzi z roku 1931, a więc mamy tu koniec XIX wieku, młodą Polskę i dwudziestolecie międzywojenne, tak? Kiedy Zakopane było dopiero odkrywane, dopiero stawało się stolicą, zimową stolicą tego Polski. Dopiero odkrywano lecznicze właściwości tego miejsca. I autor, znany księgarz i dziennikarz, pisze, opisuje takie postaci. Janota, Deotyma, Chałubiński, ksiądz Stolarczyk, Sabała, Klimek Bachleda, Kraszewski, Wrześniowski, Witkiewicz, Matlakowski, Dębowski, Sienkiewicz, Piotr Chmielowski, Nowicki, Tetmajer, Karłowicz, a także zamieszczone są jego listy, korespondencje z Zakopanego. Ostatni list to jest Karnawał w Zakopanem w roku 1931. Książka piękna. O takim Podhalu i o takim Zakopanem chcę czytać, bo jak czytamy we wstępie, powstała książka będąca żywym, barwnym obrazem środowiska zakopiańskiego, w którym współżyli obok siebie wybitni pisarze, uczeni i malarze oraz wybitne indywidualności ze społeczności góralskiej, jak na przykład Sabała. Gdzie to jest teraz? Czy jedyną wybitną osobistością, z którą kojarzymy Zakopane, jest Sławomir? Znowu się zamyśliłam. Książkę polecam. Ci, którzy kochają Zakopane, Podhale, którzy wielokrotnie tam byli, którzy widzieli zmiany w tym regionie, proszę, żeby zaprotestowali i powiedzieli nie. Tam też jest pięknie. Są miejsca piękne. A ci, którzy mają inne zdanie, proszę o dyskutowanie. A ja polecam obie książki, czyli Aleksander Gurgul, Podhale, wszystko na sprzedaż, i Ferdynand Hoesnik, Legendowe postacie za
zakopiańskie. Dyskutujmy, może jednak wy mnie przekonacie, że warto pojechać do Zakopanego i na Podhale. Dziękuję, do zobaczenia.